Rödlin Partner on air. Zdarza się, że przedsiębiorca nie może dojść swoich należności, ponieważ dłużnik uniemożliwia egzekucję, wyzbywając się majątku lub umyślnie zmniejszając jego wartość. W jaki sposób w takiej sytuacji wierzyciel może dochodzić swoich roszczeń? O instytucji skargi pauliańskiej i jej praktycznym zastosowaniu rozmawiają Anna Smagowicz-Tokarz, adwokat i associate partner, oraz Kamil Twardowski, adwokat i senior associate. W naszej praktyce zawodowej często spotykamy się z pytaniami lub obawami przedsiębiorców, małych, średnich czy dużych, co mi przyjdzie z wygrania tego procesu, skoro wiem, że dłużnik już wszystko sprzedał, wszystko przepisał, no i nie będzie majątku, z którego mógłbym przeprowadzić skuteczną egzekucję. Jak doświadczony prawnik może odnieść się do takich wątpliwości, Aniu? Ja zupełnie rozumiem obawy przedsiębiorców, bo tak zwana pomysłowość dłużników jest nieograniczona. Często jest tak, że pomiędzy wydaniem wyroku albo jeszcze wcześniej, od momentu, kiedy dłużnik już wie, że będzie musiał zapłacić swój dług, a rzeczywistą, finalną zapłatą długu, mija dużo czasu. I najczęściej jest to okres, w którym dłużnik nie próżnuje i często właśnie dokonuje pewnych przesunięć majątkowych, które gdzieś tam na końcu spowodują to, że prawomocny wyrok niestety będzie jedynie takim pisemnym utrwaleniem myśli sędziowskiej. No właśnie. A jakie działania konkretne moglibyśmy w takiej sytuacji wskazać naszym słuchaczom, naszym słuchaczkom, z których można byłoby skorzystać? Nasze prawo daje nam skuteczny instrument, jak po ten przepisany majątek sięgnąć, jak się z niego zaspokoić, pomimo faktu, iż może się on znajdować już w rękach osoby trzeciej. I mam tutaj na myśli tak zwaną skargę pauliańską. Nie jest to instrument nowy, ponieważ już prawo rzymskie, a konkretnie mówiąc w II wieku przed naszą erą, instytucja ta już powstała. Jej promotorem, można powiedzieć, był pretor rzymski Lucius Emilius Paulus, który stwierdził, że należy dopuścić i należy rozpoznać skargę wierzyciela na takie czynności dłużnika, które w rezultacie powodowały, że ten wierzyciel nie uzyskuje czy nie uzyskał żadnego zaspokojenia. W naszej kancelarii koledzy, koleżanki z praktyki sporów sądowych, Litigation Practice Group, prowadzili, a też i aktualnie prowadzą takie sprawy. Kamilu, co ostatnio twój klient musiał przygotowywać razem z tobą, żeby wszcząć takie postępowanie właśnie, aby przygotować skargę pauliańską? Właśnie bardzo ważne jest, aby odpowiednio przygotować się do tego procesu czy do każdego innego. W tego typu postępowaniu musimy w pierwszym piśmie procesowym, czyli w pozwie, przygotować odpowiednio cztery elementy. Pierwszy z nich to należy wykazać, że roszczenie tego naszego klienta istnieje, no i przysługuje mu wobec dłużnika. Czyli w tym wypadku chodziło o wskazanie, że nasz klient, a była to spółka, posiada roszczenie wobec byłego członka jej zarządu. Drugim elementem jest to, aby wykazać, iż ten dłużnik konkretny, a w naszym kazusie właśnie były członek zarządu, przepisał czy przeniósł cały swój majątek na osobę bliską i ta osoba bliska o ten przepisany majątek się wzbogaciła. Trzecim elementem jest wykazanie, iż przepisanie majątku nastąpiło z pokrzywdzeniem naszego klienta, czyli z pokrzywdzeniem tej spółki, ponieważ poprzez tę konkretną czynność dłużnik, czyli ten nasz były członek zarządu, uniemożliwił zaspokojenie klienta. Czwartym, ostatnim elementem jest to, aby wykazać, że ta osoba trzecia, czyli w tym wypadku nasz członek rodziny, na którego ten majątek został przeniesiony, o działaniu dłużnika ze świadomością pokrzywdzenia tego wierzyciela wiedziała lub przy zachowaniu tak zwanej należytej staranności mogła się dowiedzieć. No właśnie, chyba właśnie ten ostatni element jest najtrudniej wykazać, bo przecież wierzyciel prawie nigdy albo rzadko będzie mieć rozeznanie co do tego, jaką wiedzę ma w sobie, czy nosi w sobie ta osoba trzecia na temat pokrzywdzenia wierzyciela. Czy ta osoba trzecia rzeczywiście o tym, że jest to czynność z pokrzywdzeniem wierzyciela, wie czy nie. Więc jest to trudne do wykazania.
To prawda, tak, tak, ale w sukurs przychodzą nam tutaj pewne ułatwienia dowodowe, które w prawie nazywamy domniemaniami. I tak, jeżeli osoba trzecia pozostawała z dłużnikiem w bliskiej relacji, w bliskim stosunku, tak jak w naszym kazusie była to jego małżonka, lub też gdyby była przedsiębiorcą pozostającym z tym dłużnikiem w stałych relacjach gospodarczych, no to uznaje się, że ta osoba trzecia, dokonująca owej czynności prawnej z dłużnikiem, pozostawała w tak zwanej złej wierze. Czyli jeżeli, inaczej mówiąc, jeżeli w czasie dokonania przez dłużnika tej czynności zubażającej go istniały powiązania rodzinne lub też jakieś stałe relacje przyjacielskie, no, koleżeńskie, to tę przesłankę można uznać za spełnioną. No, ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć i z tym się na pewno zgodzić, że to sąd będzie oceniać każdorazowo na podstawie faktów danego konkretnego przypadku. Będzie oceniać właśnie to, czy takie powiązania, takie lub inne, można w tym konkretnym przypadku uznać za trwałe lub stałe. No ale jakbyśmy na przykład pomyśleli o takich relacjach jak najem, dzierżawa, czy też sprzedaż albo dostawa towarów, no te relacje siłą rzeczy posiadają taki walor trwałości. Na pewno. Myślę, że też dla naszych słuchaczy czy słuchaczy interesującą informacją będzie to, że to rozporządzenie majątkiem przez dłużnika, czyli to tak zwane przepisywanie majątku, samo w sobie może mieć różne oblicza. Może to być na przykład umowa darowizny, gdzie ojciec przenosi na córkę jakąś swoją nieruchomość na przykład. Może to być umowa sprzedaży samochodu, który jest jedynym składnikiem majątku dłużnika. Może to być także na przykład umowa małżeńska majątkowa, wskutek której jeden z małżonków otrzymuje całość dotychczas wspólnego majątku, albo może to być też czynność przed sądem, może to być na przykład ugoda sądowa, podczas której dłużnik świadomie zgadza się, działa z pokrzywdzeniem wierzyciela, zgadza się na to, że niekorzystne dla siebie rozwiązanie przyjmuje tylko po to, aby dany jego konkretny składnik majątku znalazł się poza tym majątkiem i nie mógł podlegać już egzekucji. No właśnie, to jest bardzo ciekawe, że pod kątem skargi pauliańskiej należy popatrzeć również nie tylko na same kwestie umów, ale również na czynności, które dłużnik działa przed sądem. Więc nawet to, że coś jest rozpoznane przez sąd, jest zatwierdzone postanowieniem czy też wyrokiem, mówię tutaj na przykład o ugodzie, tudzież o uznaniu na przykład powództwa, również te czynności w określonych oczywiście sytuacjach i w określonym układzie mogą stanowić o tym, że mamy do czynienia z czynnością zubażającą dłużnika i zdziałaną właśnie z pokrzywdzeniem wierzycieli, a zatem taką czynnością, która na tą skargę pauliańską, można powiedzieć, się nadaje. Ja bym jeszcze może dodała ze swojej strony, że nie należy zapominać, że nie każda czynność może być uznana za krzywdzącą wierzycieli. I tak na przykład, jeżeli dłużnik za to swoje świadczenie na rzecz osoby trzeciej uzyskał ekwiwalent, uzyskał na przykład zapłatę, który ten ekwiwalent, ta zapłata nadal znajduje się w jego majątku, to wówczas akcja pauliana, skarga pauliańska, no nie będzie zasadna. Z drugiej strony, jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, że w wyniku zbycia przez dłużnika, na przykład nieruchomości, otrzymuje on zapłatę, ale to jest taka zapłata trochę mniejsza, tak? Taka, która nie zagwarantuje zaspokojenia wierzytelności i on to świadomie czyni, albo też w innym przypadku, kiedy dłużnik uzyskał ekwiwalent, który już jest nieosiągalny, tak, w drodze egzekucji, bo na przykład dostał te pieniądze, ale one już się gdzieś tam rozeszły, to nadal możemy mieć do czynienia z pokrzywdzeniem wierzyciela, a zatem spełnione są przesłanki ku temu, żeby taką akcję pauliana przed sądem złożyć. Kamilu, a jak długo wierzyciel może zwlekać i zastanawiać się nad tym, czy taką skargę wnieść, czy nie? No, oczywiście ze skargą pauliańską nie należy zwlekać, jak z każdą inną czynnością przed sądem. Musimy tu pamiętać, że w tego typu postępowaniach wierzyciel ma zasadniczo 5 lat od dnia dokonania czynności krzywdzącej na to, aby z taką skargą wystąpić. Przy czym trzeba mieć zawsze z tyłu głowy to, że upływ czasu w postępowaniu sądowym ma zasadnicze znaczenie tak co do pamięci świadków, jak i możliwości pozyskania dokumentów, które mogą w sposób magiczny znikać.
Może jeszcze wspomniałabym o jednym takim ciekawym elemencie tej skargi pauliańskiej, a mianowicie ciekawe jest to, że tutaj pozywamy nie dłużnika bezpośrednio, czyli nie tą osobę, która, mówiąc kolokwialnie, nie zapłaciła tego, co zostało nam zasądzone, ale pozywamy osobę trzecią, która odniosła korzyść z tej czynności dłużnika w postaci wyzbywania się majątku, tak? Czyli w Twoim kazusie nie pozywaliśmy byłego członka zarządu, tylko pozywaliśmy tą osobę z rodziny, na którą majątek został przez członka zarządu przepisany, prawda? Dokładnie tak. Tutaj konkretnie była to małżonka dłużnika, małżonka tego członka zarządu. Myślę, że na koniec warto dodać właśnie to i podkreślić, że skutkiem pozytywnego dla wierzyciela orzeczenia sądu w tym postępowaniu jest właśnie możliwość zaspokojenia się spraw lub przedmiotów, które na skutek tych fraudacyjnych działań dłużnika obecnie należą już do osoby trzeciej. Innymi słowy, wierzyciel uzyskuje możliwość skierowania egzekucji komorniczej do tych praw lub do tego majątku, który no właśnie po tych nieuczciwych czynnościach dłużnika jest w posiadaniu już kogoś zupełnie innego. Kamilu, zatem podsumowując, życzymy naszym słuchaczom stanowczych, dobrych i w miarę rychłych decyzji. Chcielibyśmy też powiedzieć, że w sytuacji, kiedy właśnie, można powiedzieć, dłużnik ucieka z majątkiem, nasi słuchacze nie są pozbawieni możliwości działania i bardzo zachęcamy do korzystania z tych instrumentów prawnych, w które nasze prawo wierzycieli wyposaża, a konkretnie właśnie do korzystania ze skargi pauliańskiej. Dziękuję bardzo. To był podcast Rytland Partner On Air. Dziękuję za wysłuchanie audycji i zapraszam na kolejne. Barbara Klimek. Rytland Partner On Air.